Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Narzędzia Analizy Fundamentalnej, w serii, w której omawiam różne aspekty, jakie należy rozważyć w celu wykonania własnego rozeznania się w projekcie. W tym odcinku zajmiemy się wydarzeniami, czyli wszystkim tym, co dzieje się wokół projektu w rzeczywistości, czasami też również w rzeczywistości wirtualnej. Niemniej jednak myślę, że pod tym względem warto bardziej zwracać uwagę na to, co dzieje się na konferencjach, meetupach, workshopach, hackathonach i tego typu spotkaniach zorientowanych właśnie wokół konkretnego projektu. Także zapraszam do tego odcinka. Jest to siódmy odcinek tego cyklu. Zostały nam jeszcze trzy, także serdecznie zapraszam do tej części. Przede wszystkim, aby zorientować się, co w projekcie dzieje się ciekawego, myślę, że najlepiej jest użyć wyszukiwarki Google bądź każdej innej, z której korzystamy ze względu na nasze przyzwyczajenia bądź inne kwestie. I po prostu wyszukać najłatwiej poprzez użycie tutaj przykładowych fraz, słów kluczowych, które wyświetliłem na ekranie. Tutaj trzy ostatnie, gdzie w nawiasie klamrowym umieściłem słowo token, to najlepiej po prostu wpisać nazwę tokenu, nazwę kryptowaluty, czy po prostu nazwę projektu i zostaną nam wyświetlone wyniki związane właśnie z tą kryptowalutą w zakresie właśnie wydarzeń, czy w zakresie kalendarium, czy choćby w zakresie AMA, czyli Ask Me Anything. Są to bardzo ciekawe spotkania ze społecznością, na nie bardzo polecam zwracać uwagę. Mówiłem też już o tym w odcinku na temat social media, także tam zachęcam również do powrotu tego odcinku. Spotkania typu AMA to, jak sama nazwa mówi, miejsce, zdarzenie, w którym można zadać tak naprawdę każde pytanie osobie, która jest kierowana na tego typu właśnie meeting ze strony projektu. I wyszukując, prowadząc tego typu działalność na wyszukiwarce internetowej, otrzymujemy wyniki w stylu CoinMarketCal, gdzie mamy możliwość oczywiście filtrowania wyników ze względu na przykład słowa kluczowe, na nazwę konkretnego tokenu czy konkretnej kryptowaluty, w zakresie giełdy czy choćby kategorii. Także tutaj również mamy potwierdzenia przez społeczność, czy to wydarzenie jest prawdziwe, czy jest ono fałszywe, ponieważ tutaj również nie mamy zawsze, że tak powiem, stuprocentowej pewności, czy to wydarzenie nie zostało tylko umieszczone po to, aby właśnie potwierdzić autentyczność danego projektu. Kolejny tego typu serwis Coins Calendar. Tutaj podobnie również mamy jeszcze możliwość zajrzenia do źródła tego konkretnego wydarzenia, czyli przeważnie kieruje nas ono na stronę główną projektu, gdzie, czy to na blog projektu, gdzie znajdziemy potwierdzenie tego, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Oczywiście w zakresie różnych wydarzeń warto zwracać uwagę na ich rodzaje, takie jak na przykład hackatony, czyli spotkania typowo dla programistów, czy też dla tej bardziej technologicznej części społeczności, z tego względu, że na hackatonie zawsze jakiś produkt, jakąś wersję pierwotną produktu zaprojektowanego, czy nawet już wytworzonego na podstawie danej platformy, trzeba na koniec zaprezentować. Mamy też rodzaje typu workshop, gdzie na przykład uczestnicy przynoszą własne komputery i osoba kierowana ze strony projektu na takie spotkanie prowadzi warsztaty właśnie omawiające poszczególne funkcjonalności danego projektu. Także również zwracajmy uwagę na wszelkiego tego typu rodzaje spotkań. Kolejnymi przykładami są na przykład meetupy. Meetupy też mogą być bardziej techniczne, bardziej biznesowe. Myślę, że im więcej tego typu spotkań jest organizowanych w różnych miejscach na świecie poprzez dany projekt, tym o tym projekcie lepiej świadczy. Jeśli takie wydarzenie jest organizowane gdzieś blisko naszego miejsca zamieszkania, czy w miejscach, w którym aktualnie przebywamy, myślę, że warto
wybrać się, nawet jeśli to jest typowo techniczne czy typowo biznesowe, aby po prostu zobaczyć, jak osoby z danego projektu, który nas interesuje, wyglądają, zachowują się, o czym mówią, jak odpowiadają na pytania. Po prostu trochę, że tak powiem, z żywym człowiekiem na tego typu spotkaniu się spotkać. Kolejne miejsce, czyli serwis CoinPaprika, zakładka Events. Tam mamy również harmonogram wszelkiego rodzaju zdarzeń. I tutaj również zwracajmy uwagę na to, czy to są na przykład konferencje, jakieś duże konferencje, na których występuje szereg różnych projektów, czy też mają oni swoje stanowiska tam, czy to po prostu są mniejsze wydarzenia typu wspomniane wcześniej meetupy, czy jakieś warsztaty, które są prowadzone wyłącznie właśnie przez osoby z tego konkretnego projektu, który jest w obszarze naszego zainteresowania. Także tutaj też polecam zwrócić uwagę na to, czy to jest konferencja, czy to jest mniejsze spotkanie i oczywiście co ze sobą wiąże, jak długo to spotkanie, czy ta konferencja będzie trwała i czy ewentualnie jakieś opłaty w tym zakresie od nas jako uczestników należy ponieść. Kolejna sprawa, która również myślę, że jest istotna, chociaż często pomijana, to sam Facebook i profile konkretnych projektów na tym portalu daje nam możliwość również organizowania wydarzeń, czy jeśli ktoś ma po prostu anglojęzyczną wersję eventów. I tam również możemy tego typu działalność ze strony danego projektu znaleźć. Co ciekawe, tutaj mamy podaną też liczbę gości, liczbę osób, które są tym wydarzeniem zainteresowane. Mamy możliwość postowania, zadawania pytań pod tym wydarzeniem i w celu takim, aby tym bardziej uwiarygodnić to, że ten projekt tak naprawdę coś sobą reprezentuje, że można z kimś porozmawiać na konkretne rzeczy związane właśnie z tym projektem. Także jeśli chodzi tutaj o Facebooka, o podstronę danej strony projektu wydarzenia, to myślę, że również warto tam zaglądać. Może uda nam się na jakieś ciekawe wydarzenie właśnie załapać. I oczywiście ostatnia rzecz, to ponownie zachęcam do wykonywania własnych analiz, własnych researchów konkretnego projektu, którym jesteśmy zainteresowani. Przypominam, że to my jako osoba właśnie wydająca pieniądze, inwestująca w dany projekt, bierzemy za siebie na to pełną odpowiedzialność co do naszej decyzji, a ta seria ma jedynie ułatwić to, czym tak naprawdę powinniśmy się kierować, analizując konkretny projekt. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Zapraszam do komentowania i do wzbogacania tej treści właśnie komentarzami pod tym filmem oraz zadawania pytań, jeśli takie się pojawiły właśnie w trakcie oglądania tego odcinka. Dziękuję Wam, cześć.